skończą się wakacje, a ja w roku szkolnym będę miał więcej tematów do opisania. A teraz macie okazję zobaczyć kontynuację odcinka o starym przebiegu tras linii w Lublinie. Linia 17 w 1958 roku jechała przez Kunickiego, 1 maja, Zamojską, Rady Delegatów i Lubartowską, zawracając na pętli Unicka. Została linią autobusową w kolejnym roku. Linia 18 w 1958 roku jechała przez Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście, Rady Delegatów i Lubartowską, zawracając na pętli Unicka. Została linią autobusową w 1972 roku. Linia 19 w 1964 roku jechała przez Aleje Racławickie, Lipową, Aleje Piłsudskiego, Młyńską i Dworcową, zawracając na pętli Dworzec Główny PKP. 4 lata później jechała przez plac Bychawski i Kunickiego, zamiast dojeżdżając od dworca, dojeżdżała do pętli Abramowice. 5 lat później została linią autobusową. Linia 20 w 1964 roku jechała przez Aleję Warszawską, Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście i dalej jak linia 16. 4 lata później jechała przez Lipową, Aleję Piłsudskiego i plac Bychawski, zamiast przez Krakowskie Przedmieście, Królewską, Zamojską i 1 maja. 5 lat później została linią autobusową. Linia 21 w 1964 roku była podobna do linii 15, 16 i 20, ale w kolejnym roku jechała przez Lipową, Narutowicza, Głęboką i Filaretów. 3 lata później jechała jeszcze przez Zana i 5 lata później została linią autobusową i trolejbusową została linia 52. Linia 22 nie będzie opisywana od 1964 roku do 1966 roku. Opiszemy ją od roku 1967 do 1973 roku, czyli jechała przez drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Zamojską, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Lipową, Aleje Piłsudskiego, Aleje Zygmuntowskie, Fabryczną i drogę Męczenników Majdanka, dojeżdżając do pętli Majdanek, a w 1968 roku jechała przez Aleję Kraśnicką i Zana, zamiast jechać przez Lipową i Aleje Zygmuntowskie, a w 1972 roku zawracała na Rondzie Krwiodawców i w kolejnym roku została linią autobusową i trolejbusową została linia 53. Linia 24 przez 10 lat była podobna do linii 21 i 18, a w 1973 roku została linią autobusową i trolejbusową została linia 54. W skrócie, linia 25 przez 7 lat była podobna do linii 21 i 22, ale jechała przez Łęczyńską, Hutniczą, Gospodarczą i Mełgiewską, zawracając na Mełgiewskiej, zamiast jadąc przez Męczenników Majdanka. Linie 26, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 są opisane na kilometry. Lublin.com.pl i dalej to nie chce mi się opisywać kolejnych linii.